Jeśli chodzi o tematy, to zgodnie z porządkiem, który został zesłany, posiedzenia tematy są następujące. Pierwsze, omówienie projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Konsekwencja ewentualnego uchwalenia dla branży spółek udziałem Skarbu Państwa, referował będzie kolega Bobrowski. Dwa, przeprowadzenie dyskusji nad strategią dla ogólnopolskiego porozumienia związku zawodowego, w tym omówienie projektu harmonogramu realizacji programu jutro 7 kongresu OPZZ, omówienie strategii branży, to będzie kolega Radzikowski, omówienie elektronicznej konsultacji w sprawie wyboru do organów branży zgodnie z paragrafem 5 regulaminu określającego kompetencje oraz zasady funkcjonowania struktur branżowych, uzupełnienie składu Rady Branży, wybór prezydium branży oraz wiceprzewodniczących branży z uwzględnieniem wniosków, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji elektronicznej. Projekcie ustawy, który w tej chwili już przeszedł przez Komisję Sejmową, głosami Platformy Obywatelskiej już jest w zasadzie skierowany do Sejmu. W tym projekcie jest po prostu kolejny zamach na uprawnienia związkowe, a powiedziałbym więcej, na uprawnienia pracownicze, bo dotyczy to również niezwiązkowców. Generalnie chodzi o eliminację przedstawicieli załogi do rad nadzorczych i na członków zarządu, jak również uchylenie tak zwanej ustawy komunowej, która do tej pory, jak wiecie, jeszcze funkcjonuje. To znaczy, że członek zarządu może zarabiać 4 do 6 średnich krajowych pensji. Jest to, czego bym powiedział na wstępie, że krótko, bo jest to, myślę, ten projekt, treść tego projektu jest wyrazem wielkiej arogancji obecnej władzy, gdyż oczywiście Skarb Państwa wybierze sobie te spółki, perełki, te spółki właściwie powiedziałbym najbogatsze, bo to jest gdzieś rząd 10, 12, 12 spółek, gdzie stworzono, w projekcie jest taki zamysł, komitet nominacyjny, który będzie rekomendował kandydata na członka zarządu. Komitet rekomendacyjny, nominacyjny, który znowu zostanie powołany przez rząd. To jest po prostu przejmowanie bezpośrednio przez rząd wpływu na przedsiębiorstwo i robienie sobie synekury. Synekury z tego, że ja w tej chwili rządzę. A więc wiemy, co się stanie. Pokaże zdanie rządu będzie. Zmiana zarządu, zmiana rad nadzorczych. Oczywiście pójdą odszkodowania duże płacone, bo tym trzeba będzie zapłacić, bo tam są wszędzie odszkodowania wysokie. To oczywiście spowoduje powiększenie kosztów. Mnie się wydaje, że w tym momencie powinniśmy, jeżeli sobie przyjdę tę ustawę, pójść dalej. Pójść dalej w takim kierunku, żeby zyskać aprobatę społeczną. Jeżeli wyeliminują wpływ związków zawodowych, że przedstawiciele związków zawodowych i załogi mogli być w radach nadzorczych i w zarządach, to zarządzamy wprost. Likwidacja rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Skutkiem tego, że w Polsce nie szanuje się właśnie tych praw, jest właśnie tego typu ustawa i parę innych, które przy okazji tego funkcjonowały. Nasi posłowie nie mają zielonego pojęcia o społecznej gospodarce rynkowej, o co szkoda, bo nawet nie dopytują się tak naprawdę, co to jest. I mój wniosek idzie w tym kierunku, że oczywiście tę ustawę musimy w jakikolwiek sposób bronić przed przyjęciem, aby nie weszła w życie, ale wydaje mi się, że już pora i czas najwyższy na to, abyśmy wreszcie jako OPZZ, jako prezydium, jako kierownictwo zwrócili się o wykładnię społecznej gospodarki rynkowej, aby mieć punkt odniesienia do tego, co przygotował rząd i co planuje w najbliższym. Musimy pokazać tą siłę wobec partnerów. I jest też pytanie, jak tą siłę pokazać? Być może stare pożykadło mówi tak, dopóki miecz wisi, to straszy. Jak spadnie, to albo utnie, no to fajnie, ale jak nie utnie, to spadnie, już nic straszyć nie można. Być może rzeczywiście trzeba czasami zastanowić się przy podejmowaniu pewnych akcji.
takich bardzo drastycznych, czy jak będzie. My dzisiaj stoimy też przed dyskusją nie tylko o, wprost o samym OPDZ-cie przy okazji, ale w ogóle o modelu ruchu związkowego. Ustawa o związkach zawodowych, no to wiemy, jest de facto dzień po stanie wojennym. Była inna rzeczywistość gospodarcza, inna rzeczywistość polityczna. Tylko jest pytanie, co w tej ustawie, i to musimy sobie też przy okazji dyskusji o strategii odpowiedzieć, co byśmy chcieli ruszyć, a później będziemy się zastanawiać, z czym możemy wyjść, bo to nie jest przecież też chyba w